i no żebyście mieli pogląd na sytuację po prostu z dwóch stron, nie? Jak na pewno widzieliście czy na Twitterach, czy na innych studiach, to zaczniemy od screenów Smacznego, bo tego było dość dużo, w których on nieraz kogoś wyzywał, źle się o nim wypowiadał, czy to były nowe screeny, czy stare screeny. No to jest nieważne, nie? Ale też trzeba o tym porozmawiać. I trzeba się zapytać, czy to było chujowe, czy to było złe, czy źle się zachował. No oczywiście, że tak i nie powinien się tak zachować, i my byliśmy pierwszymi osobami, które mu to też powiedziały, nie? Czy to jest administrator, czy Five City, czy to jest po prostu człowiek, czy to jest gracz, czy to jest twórca, nieważne, kim by on nie był, nie? Powinien się lepiej zachować i doskonale o tym wie, nie? I też z tego, co ja rozumiem i wiem, E, rozmawiał on z tymi osobami, które dotykały te screeny. Co prawda, też kilka screenów było fejkami, nie, e, więc o tym też trzeba pamiętać, ale no, kilka z nich no, jest potwierdzone i ja to też potwierdzam, i, i to było bardzo negatywne z jego strony. Nie? E, niech też sam smaczny się wypowie, po prostu. Ja, ja, ja troszkę powiem dalej. Cześć. No, no jakby smaczny, screeny, jest screeny je, że tak powiem, były jak najbardziej prawdziwe. Były chujowe, były chujowym zachowaniem z mojej strony. I szczerze po prostu żałuję, że. Tak to wyglądało. Nie sądzę. Nie sądzę, jakby o tych osobach źle. Czasami w emocjach coś napisałem głupiego, czy w jakimś gronie. I szczerze to było po prostu złe. I tyle. I prawda jest też taka, że. Yy... Tutaj nie, nie chcę ani nikogo bronić, bo tak jak powiedziałem, to było chujowe, po prostu, wprost. Ale w tym wszystkim wchodzą emocje, chwilowe zdenerwowanie na akcję, presja, bo jednak ten projekt, czy też streamerów, czy to wszystko obserwuje tysiące ludzi. I to są ogromne emocje. Sami wiemy, jak niektórzy gracze, czy wy jako gracze, czy nawet w różnych grach, czy się zdenerwujecie, coś głupiego powiecie, czy nawet, nie wiem, załóżmy, Każda relacja tak wygląda, że no nie wiem, twoja mama, twój tata, twój brat, twoja siostra, twoja dziewczyna, twoja żona, twój najlepszy kolega, twoja najlepsza przyjaciółka czy no ktokolwiek. Nie raz się prawdopodobnie każdy z was z taką osobą o coś pokłócił, ta osoba go chwilowo zdenerwowała, bo nagle ty myślałeś tak, on tak, coś się wydarzyło, no, no są różne emocje przez ludzi przechodzą, co nie? E, no i, i, i niech rzuci pierwszy kamieniem ten, który nigdy nic czegoś głupiego nie powiedział, co w perspektywie e, albo już o tym nie pamięta, albo w perspektywie dalej tą osobę lubi, czy dalej ją kocha, a no po prostu nagadał jakieś głupoty, nie? Mi się to zdarzało, nieraz na kogoś na, napierdzieliłem, bo się po prostu chwilowo zdenerwowałem i gdzieś ten upust emocji był. Pewnie jakby, nie wiem, na kogokolwiek z nas, na kogokolwiek z ludzi na świecie można byłoby znaleźć jakieś screeny, screeny, jak na kogoś coś ktoś powiedział. Więc nawet jeśli ja coś takiego powiedziałem, chociaż staram się raczej takich rzeczy nie robić, ale czasami mi się też mi się osobiście zdarzy, to po prostu wszystkich przepraszam, jeśli kogoś...